przodu. Rękę podkładam pod klatkę piersiową, głowa poniżej klatki i wykonuję uderzenie. No siłę muszę to pasować do budowy fizycznej, bo inaczej ta uwaga 60, a uderzamy w całą dłoń, czy tylko w nadgarstkę? Nadgarstkę uderzamy, o. Jeżeli ten zabieg nie jest skuteczny, to wykonuje również zabieg Heimlicha, czyli staje za poszkodowanym, dlatego tu poproszę troszkę szerzej. Swoje udo suwa między niego. Z tego względu, że jakby stracił przytomność, osunie się po moim udzie, a nie upadnie bez władzy. Ręce suwam pod, jedną rękę zbijam w pięć, między pęczkiem a wrostkiem mieczykowatym przykładam. Tutaj przed ramionami ściskam jeszcze dodatkowo klatkę piersiową, żeby to powietrze poszło w jednym kierunku. I wykonuję pięć takich pchnięć. Jeżeli by tracił przytomność, to nie będę tu przewracać, to osunie się po moim udzie, nie stracił. I za chwileczkę powiem. O właśnie, to są te zabiegi, tak zwane zabiegi Heimlicha lub uciśnięcia żuszle. Jeżeli poszkodowany doznał zranienia głowy, to musimy tą ranę zaopatrzyć. Zranienia głowy u dzieci dorosłych nie są stanami zagrożenia życia, jeżeli chodzi o ilość wypływającej krwi. Nie jest to jakaś duża ilość i to krwawienie tamujemy. No nie mam jeszcze apteczki, mam tu jakąś gazę, on sobie uciśnie. Już za tamowo sobie kamienie zobaczyłem. Przynoszę apteczkę, zbieram rękawiczki, sodę jałowe. I będziemy zakładać opatrunek. Przynoszę już udałem rękawiczki, przynoszę nową gardę. Dobrze. Zakładam opatrunek. Taki najszybszym sposobem założenia opatrunku jest taka siatka, kodowic się nazywa. Tam teraz sobie nawet przyciąć, zawiązać. Czy mamy taką? Tutaj ciągnie są zrobione. Ta siatka nie uciska. Nie zajmujmy się jeszcze. Lub możemy przymocować ten opatrunek opaską. Przyjmujemy opaskę, dociskamy w miejscu zranienia, żeby zatamować to krwawienie. Czyli wyglądają one bardzo groźnie, bo tak krew przepływa przez twarz. Już się to wszystko unormowało. Nie przebijamy z drugiej strony uszu, bo co się może stać? W części czołowej, pokażę tutaj na czole, będzie lepiej widać. To również przygotowujemy. Oczywiście stoimy zawsze przodem do poszkodowanego, żeby nas widział. Nie stresował się, ale już żeby wszyscy widzieli. Bardzo szybko. Może nie o tym mówienie. No, takim tu chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jak szybko poszkodowany.
Obrony dostał zranienia, Brody właśnie przewrócił na Boże Głoskim. Takie tego rodzaju są to wypadki, czasem to może być dyskotekowy wypadek, prawda? Małodzież, którzy by ochotnie wyszkoleni. No właśnie, wtedy te warunki. I w takiej sytuacji musimy tą osobę zabezpieczyć. Zakładamy opatrunek, stabilizujemy go. Przyjechała do Tarnowa, od razu z dworca zawiozła ją do szpitala i nie bardzo wiedzieliśmy, co z tym. Mieliśmy dwa bandaże, co zrobić z tej kolejką, w końcu chcieliśmy trzymać jej i tyle. Ale właśnie pierwsza rzecz, powiedzieli mi, żeby absolutnie nic nie jadła, nic nie chyba. Nawet żadnych środków przeciwbólowych nie połykać, bo w razie, gdyby trzeba było ją operować czy znieczulać. No, ale to wiesz, z tym przeciwbólem, bo to jest bardzo bolesne. No właśnie, to...